Feralny wypadek Hanny Żudziawicz. Wygląd jej twarzy zaniepokoił fanów. Hanna Żudziawicz jest zabieganą mamą małej Róży. Prawie roczna dziewczynka jest oczkiem w głowie znanych rodziców. Ostatnio tancerka zarwała noc, próbując utulić pociechę, która się przebudziła. Nieopatrznie doszło do feralnego, ale na szczęście niezbyt poważnego wypadku. Hanna Żudziawicz i Jacek Jeschke są parą tancerzy. 6 października 2022 roku przywitali na świecie córkę, Różę, a na wiosnę 2024 roku planują ślub. Chętnie dzielą się prywatą na Instagramie, a serce obserwatorów skradła oczywiście pociecha gwiazd. Ostatnio internauci zauważyli zmianę na twarzy Hanny Żudziawicz. Tancerka wyjaśniła, że przez roztargnienie nabawiła się krzywdy. Rana zaczyna powoli się goić. Byłam zmęczona i nie do końca myślałam, co robię. Różka obudziła się koło 3-4 nad ranem, szybko ją uśpiłam i poczułam, że mi się chce kaszleć. Takie, wiecie, na gardle coś mi drapie i moim sposobem na to jest, że idę i piję ciepłą wodę, wyjaśniała Hanna Żudziawicz na Instastory. Tancerka nie podgrzała wody w czajniku, a postanowiła nalać ją do kubka i ten wstawić do mikrofalówki. Nie zauważyła jednak, że wybrała naczynie, które przez swoją dekorację zbyt mocno się nagrzeje. Nawet nie chcemy sobie wyobrażać tego bólu. Nie byłby to zły pomysł, gdybym nie wyciągnęła kubka ze złotkiem, taki ma pasek dookoła. Takiego kubka nie wolno wkładać do mikrofalówki, bo to złotko się bardzo szybko nagrzewa. Ja w tym momencie nie myślałam, co robię. Wyjęłam kubek, przyłożyłam do wargi i języka. Nie wiem, co ja zrobiłam. Słuchajcie, usłyszałam, jakby ktoś gasił papierosa. Takie TSSS i straszny ból. Tak wyjarałam sobie strasznie aż do mięsa. Mam gulę, to mi spuchło, żaliła się Hanna Żudziawicz. Gwiazda dodała, że uraz mocno ją bolał. Jak widać, rana powoli się goi, a póki co pozostaje maskowanie szminką, że coś jest nie tak. Szczęście w nieszczęściu, że stało się to teraz, a nie na przykład dzień przed ślubem. Wtedy trudno byłoby ratować ranę pod warstwą makijażu.